Witajcie kochani na kanale Rock Day. Kolejne ćwiczonko na rozwój umiejętności improwizowania, rozwój też znajomości skali, ogrywanie skali, uczenie się tej skali. Mianowicie takie ćwiczenie, które używam, skala molowa A, ma dźwięki A, B, C, D, E, F, G. I tutaj zagram. Zasada jest taka, gram dźwięk, raz dźwięk ze skali, raz dźwięk pustej struny w skali molowej A. Wszystkie puste struny należą do tonacji, czyli skala molowa A ma dźwięki A, B, C, D, E, F, G i pustych strun oczywiście też te struny się zawierają, bo mamy i A, i B, i D, i E, i G, prawda, więc jak najbardziej możemy używać. Tutaj natomiast właśnie patent bardziej jest taki, że możemy tworzyć riffy, melodie, motywy, używając właśnie ściśle określonego schematu rytmicznego. Można powiedzieć zero-jedynkowy. Dźwięk ze skali, pusta struna, która też jest dźwiękiem. Dźwięk ze skali, pusta struna. Dźwięk ze skali, pusta struna. Czyli po prostu po dwa dźwięki. Natomiast ja jeszcze dodatkowo robię, żeby to nie było puste, takie, znaczy takie proste, bo załóżmy, że nie tak. Jako podkład, prawda? Jednak nam zależy na tym, żebyśmy coś zaczęli rozwijać, te swoje umiejętności improwizacyjne. Więc ja robię coś takiego, że tym dźwiękiem napędowym jest 7, na piątej strunie 7-0. To dźwięk E, A, E, A, E, A, E, A. A dodatkowo dodaję dźwięki takie towarzyszące na strunie obok, strunie czwartej. Czyli używam struny piątej i czwartej, więc w tym momencie wypadałoby umieć na pewno na dwóch strunach, na piątej i czwartej, całą skalę A-moll. I posłuchajcie teraz, jak to brzmi. Właściwie zacząłem się poruszać od, powiedzmy, progu drugiego do, w zasadzie tutaj, do dziesiątego. I trzeba przyznać, że niektóre z tych motywów brzmią fajnie. Tutaj, powiedzmy, ten motyw brzmi. Tylko teraz właśnie, kolejna rzecz. Tutaj ten pierwszy motyw, pierwszy mi się akurat najbardziej spodobał. Mam 7-0, 7-0 na strunie piątej. Natomiast dźwiękami dodatkowymi są na strunie czwartej, na siódmym, na dziewiątym i na dziesiątym. Po prostu to jest dźwięk A, B, C, który używam. I to brzmiało bardzo fajnie, czyli to było... Po prostu.
po prostu 7, 9, 10, 10, 9, 7, 7, 9, 10, 10, 9, 7. Tylko teraz można powiedzieć, aha, dobra, spoko, bardzo fajnie, a co by było, gdybym zaczął grać to szybciej? Oczywiście, najpierw musisz zagrać to wolno, żeby w ogóle to wychodziło, w stylu na przykład coś takiego. A na przykład, jeżeli to zagram szybciej, na przykład coś takiego. Dobra, zapędziłem się za bardzo. W każdym razie, no, w pewnym momencie zaczynają te mięśnie tutaj troszeczkę się spinać, prawda? Bo tu mamy taki system zero-jedynkowy. Dźwięk, piórko, palec pusty i tutaj cały czas ręka chodzi. Bardzo dobrze, jeżeli zaczynamy czuć, że tutaj się mięśnie nam spinają, że coś tutaj ten, to znaczy, że ręka zaczyna nabierać nowego powera, nowych umiejętności. Oczywiście, jeżeli bardzo boli, to wypadało zrobić przerwę. Myślę, że tutaj to jest w miarę klarowne, bo możemy oczywiście użyć. Zawieramy to ćwiczenie teraz w tym jednym schemacie, prawda? 0-1 i na sąsiadującej strunie coś na kształt jakiejś tam melodii. Oczywiście możemy zrobić tak, że użyjemy metody string skipping, czyli gram 7-0 na piątej, ale te dźwięki dodatkowe towarzyszące możemy zrobić na strunie G, tylko pamiętamy, muszą to być dźwięki ze skali molowej, prawda? Czyli na przykład siódmy próg, dziewiąty, dziesiąty. Myślę, że to jest naprawdę kolejny zarąbisty zbiór ćwiczeń, bo tu możemy oczywiście zrobić według tej zasady cuda. Możemy używać pustą strunę, na przykład szóstą i któryś dźwięk z tych, i możemy dowolne motywy robić, na przykład, no nie wiem, dobra, dobrze. Thank you.
myślę, że ten popis takich riffów to daje też troszeczkę do uzmysłowienia, że po raz kolejny w kolejnym filmie, przy kolejnych ćwiczeniach udowadniam, że trzymanie się po pierwsze skali konkretnej, trzymanie się pewnego patentu, patternu, pewnego rodzaju zagrywki, czy to rytmicznej, czy melodycznej, według konkretnego schematu, prawda? Bo tu mam dźwięk na strunie, dźwięk pusty, dźwięk na strunie, dźwięk pusty i używam dodatkowego dźwięku, dodatkowego dźwięku na sąsiadujących strunach. Tak jak na przykład w poprzednich filmach było, że mieliśmy patent, czy pattern rytmiczny, triolowy, gdzie miałem po prostu dźwięk na strunie i dwa razy pustą strunę, prawda? Myślę, że to ci otworzy oczy, to wam otworzy oczy też na to, znaczy uzmysłowi, bo tutaj ja oczywiście nie mówię, że ktoś nie umie, nie ma, ma zamknięte oczy i gra zamkniętymi oczami, tylko chodzi o to, żeby ułatwić improwizowanie, bo improwizowanie jest naprawdę proste i wcale nie musi być tak, jak to mówił jeden z uczniów, jeden z wielu uczniów, którzy mi się trafili w mojej karierze nauczycielskiej, którzy mówili, wiesz co, ja będę improwizował, ale dopiero za parę lat, ja muszę na razie mieć tu wszystko obtykane, a improwizowanie będzie kiedyś tam, to jest nieprawda, bo my możemy już zacząć improwizować, już ucząc się tych skal, więc serdecznie zapraszam do uczenia się tej improwizacji, o spróbowanie zagrania tego, co ja tutaj próbowałem rozkminić, zrobienia swoich tego typu ćwiczeń. Także dzięki za uwagę, czekam na jakieś linki, które zaczniecie wysyłać, po prostu po to gramy, żebyśmy się też dzielili tą muzyką. Dzięki za uwagę, papatki.